Zanim rozpoczął się mecz ostatniej kolejki rozgrywek drugiej ligi pomiędzy Legionowią a Motorem Lublin, zarząd klubu sportowego Legionowia pożegnał sztab szkoleniowy. Marek Papszun wraz ze swoimi współpracownikami osiągnął największy sukces w historii klubu. Jednak legionowscy działacze nie byli zainteresowani przedłużeniem umowy. Trzech szkoleniowców w jakże innych nastrojach pożegnali także kibice. Zawodnicy, którzy nie podzielają decyzji władz klubu, do tych podziękowań się przyłączyli. Wysoka temperatura nie sprzyjała wysokiemu tempu gry. Poza tym stawka meczu nie była wysoka. Legionowia przed tygodniem zapewniła sobie utrzymanie w drugiej lidze. Natomiast Motor Lublin stracił szansę na utrzymanie kilka tygodni wcześniej. Już w trzeciej minucie gospodarze mogli objąć prowadzenie. Gdyby Kamil Tlaga lub Mateusz Pielak wykorzystali bardzo dobre dośrodkowanie Sebastiana Janusińskiego. 6 minut później Pielak wykazał się zbyt małym zdecydowaniem i skończyło się tylko na rzucie rożnym. W 19 minucie Przemysław Frąckowiak obronił groźne uderzenie Janusińskiego. Motor nie ograniczał się tylko do defensywy. Dopiero jednak w 28 minucie poważniej zagroził bramce gospodarzy. Akcję celnym uderzeniem zakończył Patryk Koziara i goście objęli prowadzenie. Legionowie odpowiedziała w 36 minucie. Po podaniu Antonio Calderona Sebastian Janusiński mocnym uderzeniem z 18 metrów pokonał bramkarza gości. Gospodarze bardzo dobrze rozpoczęli drugą część meczu. Po dośrodkowaniu Calderona w 47 minucie błąd popełnił bramkarz Motoru, ale nie udało się go wykorzystać. Minutę później groźnie z dalszej odległości uderzył Taras Romańczuk. Ale i goście nie rezygnowali ze zdobycia kolejnych bramek. W 57 minucie znakomitej okazji nie wykorzystał Rafał Maciejewski. Chwilę później Marcinkowski złapał piłkę po podaniu obrońcy i sędzia podyktował rzut wolny z 7 metra. Goście jednak nie wykorzystali znakomitej szansy do zdobycia bramki. Gospodarze również nie imponowali skutecznością. Dopiero w 84 minucie Legionowi udało się po raz drugi pokonać Przemysława Frąckowiaka. Strzelcem gola był Kamil Tlaga, a drugą asystę w niedzielnym meczu zaliczył Antonio Calderon. Gospodarze do końca kontrolowali przebieg wydarzeń na boisku, ale wynik już się nie zmienił i Legionowia w ostatnim meczu sezonu 2013-2014 pokonała na własnym boisku Motor Lublin 2-1. Trener drużyny gości żałował, że nie udało się w Legionowie zwyciężyć. Dobrze nam się mecz ułożył. Wygrywaliśmy 1-0. Wydawało nam się, że kontrolujemy ten mecz. I bramka praktycznie, można powiedzieć, że z niczego. 1-1. Po przerwie zrobiliśmy zmiany. Wszedł nowy bramkarz. Praktycznie to jego drugi mecz też w drugiej lidze. Wszedł jeszcze, no chcieliśmy dać po prostu wszystkim szansę, którzy grali mniej, bądź w ogóle nie grali. A tak jak już tutaj wcześniej powiedziałem, no uważam, że zasłużyliśmy na remis. Mieliśmy swoje sytuacje, też przy wyniku 1-1 jechaliśmy na 2-1. Usilnie, może za usilnie chcieliśmy zrobić z Maćka Tataja króla strzelców. Maciej Tataj w Legionowie do siatki nie trafił i dzięki dwóm bramkom zdobytym przez Adriana Paluchowskiego w spotkaniu z Nicza z Wisłą Puławy, obydwaj zawodnicy zakończyli sezon z identycznym dorobkiem 22 goli. Jak się można było spodziewać, odchodzący trener Legionowi skupił się na konferencji prasowej przede wszystkim na podsumowaniu swojej pracy w Legionowie. 2,5 roku pracy to dużo jak na warunki. No nie tylko polskie, bo trenerzy się wszędzie zmieniają, to jest taki zawód. No tutaj tych meczów trochę było, jak dobrze pamiętam, 79, tam 40 chyba 9 wygranych, tylko 16 porażek w tej trzeciej lidze, drugiej lidze. Uważam, że to dobry wynik, więc ta praca tutaj była owocna. Oczywiście przy pomocy wielu ludzi tutaj chciałbym przede wszystkim pogratulować zawodnikom, piłkarzom, którzy tu się sprawdzili, ale przede wszystkim jako ludzie, tak? Bo miałem to szczęście, że pracowałem z fantastycznymi ludźmi. Zawsze się tu
tutaj miło z nimi współpracowało, nie było większych zgrzytów, chociaż wiadomo, że to jest armia facetów, każdy inny charakter. Nie obyło się bez gorzkich słów pod adresem obecnego zarządu klubu. Wydawało się, że ten nowy zarząd to pociągnie w dobrym kierunku, no jednak kolejne zmiany doprowadziły do tego, że już praktycznie drużyna, ja zostaliśmy sami, bo tutaj jeden człowiek tylko nam pomagał z tego zarządu, no sam też niewiele mógł tutaj skórać, różnego rodzaju manipulacje, intrygi. Więc tak jak mówię, no, drużyna i ja praktycznie pozostaliśmy sami. No ale teraz widzę, że tutaj sprawa jest jasna, tak. My swoje zadanie, chociaż nie wiem przez kogo postawione, bo jak się zadanie stawia, to trzeba pomagać, no ale to jest inna sprawa. Chyba, że coś przeoczyłem, tu jest pracownik klubu, to może mnie poprawił, może ta pomoc była, tylko ja tego nie dostrzegałem. Marek Papszun podziękował także osobom, które pomagały mu w pracy. Ludziom, którzy nam pomagali, tu jest Mateusz, który jako wolontariusz, tak, charytatywnie jeździł gdzieś z nami daleko, pomagał nagrywać mecze, bo to było nieistotne przecież, tak musieliśmy sobie radzić w ten sposób. Zwycięstwo w ostatnim spotkaniu pozwoliło awansować Legionowi na czwarte miejsce w tabeli. Beniaminek spisał się więc znakomicie w swoim pierwszym sezonie na szczeblu drugiej ligi. Drużyna trenera Marka Papszuna wiosną okazała się najlepsza spośród wszystkich zespołów grupy wschodniej. Gdyby nie kilka punktów pechowo straconych w rundzie jesiennej, to Legionowianie mogliby włączyć się do walki o awans. A tak do pierwszej ligi awansowały zespoły Wigier Suwałki i Pogoni Siedlce. Do trzeciej ligi spadły drużyny z miejsc od 9 do 18. Przerwa w rozgrywkach potrwa do 2 sierpnia. Wciąż nie wiadomo, kto poprowadzi Legionowie w nowym sezonie, ani też jakie zmiany nastąpią w kadrze pierwszej drużyny. Przerwa w rozgrywkach potrwa do 2 sierpnia. Wciąż nie wiadomo, kto poprowadzi Legionowie w nowym sezonie, ani też jakie zmiany nastąpią w kadrze pierwszej drużyny.